W ognisku wychowawczym Starówka przy Starej 4 już dziś odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Z okazji zbliżających się świąt wychowankowie przygotowali specjalny program. Ognisko Starówka jest jedną z 8 tego typu placówek w Warszawie, w których znajduje opiekę 540 dzieci z różnych środowisk i dzieci, które mają przejściowe kłopoty życiowe. Niektóre przychodzą tu po lekcjach, inne tylko na weekendy wracają do swych domów. Idea ognisk wychowawczych powstała przed 70 laty. Ich założycielem był słynny dziadek Lisiecki. Już za 2 tygodnie w remontowanych obecnie pomieszczeniach starej prochowni w ramach opieki świadczonej przez ognisko schronienie będą mogły znaleźć wszystkie żebrzące dzieci z ulic warszawskich. Świątecznej atmosferze w związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy. Święta wielkanocne często kojarzą się z pisankami, z polewaniem się wodą, jednak są to bardzo poważne święta upamiętniające zmartwychwstanie Pana Jezusa. Refleksje na ten temat przedstawią nam nasi artyści ogniskowi. Bardzo proszę. Jest znów pomiędzy nami. Czy widziałeś go, Tomaszu? Jak go dzisiaj rozpoznamy? Przecież Chrystus mam na krzyżu, przybity mocno gwoździami, na pewności kłuty włócznią. Widzieliśmy, pamiętamy. Namaszczałam jego ciało, by je złożyć w zimnym grobie. Och, Tomaszu, Pan nie żyje, coś się pokręciło tobie. Ja wam mówię, Pan zmartwychwstał. Przyszedł do mnie pewnej nocy i powiedział: Mój Tomaszu, świat wciąż pragnie mej pomocy. Gdy płakałem, Pan rzekł do mnie: Nie płacz, synu, ja znów żyję. Lecz inaczej, w ludzkich sercach od tej pory się ukryję. Pewnej nocy łzy z oczu my. Zobaczmy.
coraz bardziej brak nam ciebie. Świat rządzony twardą ręką, pod gruzami miłość grzebie. W Europie ciągle wojna, giną ludzie w Jugosławii. Stamtąd płynie w świat nienawiść, która każe miłość zławić. Czekam, Panie, byś powrócił i otworzył ludziom oczy. 2000 lat przemija, a my jak ślepcy bez pomocy. Wciąż zbyt wiele przeciwności. Dzisiaj człowiekowi w
wciąż pod nogi rzuca kłody, a w pogoni za pieniądze nikt nie poda szklanki wody. Nikt nie widzi na ulicy wyciągniętej starczej dłoni. Nie chce słuchać płaczu dziecka przygnanego tu z Rumunii. Nie podadzą jego matce nawet okruszynki chleba. Odwracają się od chorych, którym blisko już do nieba. Wiem i płaczę dziś nad nimi. Cieszę się, że to widzicie. Wasze młode, czyste serca stworzą nowe, lepsze życie. Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie winnym i domowym posyłam was dla wartowych szkół. Do każdego na tej ziemi, sercem dziecka napisane, jeszcze dzisiaj je wyślemy. Wołaj skarbie listonosza, niechaj z torbą tu przybywa i zabierze pakiet myśli. No co, jesteś już szczęśliwa? Popatrz,
Człowiek jakiś siedzi. Może list mu nasz oddamy. Ale zaraz, on ma kartkę. Chodźmy bliżej, przeczytamy. Jestem chory, bezrobotny, bez rodziny i bez domu. Wspomóż proszę, jeśli możesz. Nie odmawiaj, błagam, pomóż. Tam kobieta też ma kartkę. Zawiniątko jakieś tuli. Zawiniątko śpi dziecina i cichutko sobie chwili. To Rumunka, los okrutny, rzucił ją na bruk Warszawy. Ludzie chodzą i przechodzą, nikt jej losów nie ciekawy. Tu dziewczyna kiedyś stała, na kojarce przybywała. Wiem, to była narkomanka, co na AIDS zachorowała. Na starówce wiele nieszczęść, ukrywa się w cieniu, w ciszy. Ludzie chodzą i przechodzą, nikt wołania nie usłyszy. Wartości nie docenił. Ja też, chociaż mam kolegów, szkołę, klasę dość przyjemną, czuję pustkę. Pragnę, Panie, byś na zawsze został ze mną. Byś w wędrówce poprzez życie pokazywał słuszną drogę. Nie pozwolił mi zabłądzić. Wspomógł, gdy poczuję trwogę. Cheers.
światu, szczęścia, zdrowia i rozumu, żadnych wojen, mądrych rządów i przyjaznych sobie tłumów. A dopóki świat się kręci, daj każdemu, czego pragnie. Niech wśród ludzi będzie zgoda, a świat niech wygląda ładnie. Oto proszą polskie dzieci w dniu Twojego zmartwychwstania. Daj nam miłość, wiarę, przyjaźń, daj nam siłę budowania. Niech usłyszą nas dorośli, co dziś niszczą dzieło Twoje. Jaki świat nam zostawiacie? Pełen fałszu, mordu, wojen. Weźmy dzieci się za ręce, most zbudujmy ponad światem. Żeby człowiek dla człowieka zawsze już pozostał bratem. Podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam. Chrystus przyszedł pokój dać światu i ten pokój zostawia nam. Podaj rękę swemu bratu. Dzięki którym nasze ognisko jest coraz piękniejsze.
pracowników PZW. Cieszę się, że Państwo znaleźli czas, żeby do nas przyjść. Chciałam skorzystać z okazji, jaką są święta, i złożyć wszystkim serdeczne życzenia. Życzę Wam, aby wszystkie poczynania Wasze okazały się sukcesem, aby wszystko, co robicie, przynosiło Wam radość i atmosferę. Wiem, że Pani Dyrektor chciałaby złożyć nam życzenia. Zapraszam wszystkim dzieciom, które występowały, a także wychowawcom, którzy tak znakomicie przygotowali do tego występu. No i przyłączając się do życzeń Pani Kierowniczki Ogniska Starówka, chciałam wszystkim Państwu, wszystkim dzieciom złożyć życzenia bardzo miłych, przyjemnych świąt, wesołych, dużo radości. Chciałam, proszę Państwa, przypomnieć, że dyngus śmingus jest w poniedziałek i żeby uważać na siebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za życzenia, Pani Dyrektor. A teraz, zgodnie z tradycją, podzielmy się jajkiem i bądźmy dla siebie w taki świąteczny sposób mili. Artystom, którzy dzisiaj wystąpili. Czy mogę prosić artystów? Na moment. Andrzej Mróz, Mariusz Gładow, Michał Gładow, Paweł Woźniakowski, Ania Dudkowska, Iza Trączak, Iza Kwiatkowska, Ewa Kłos, Ola Browska, Kasia Kowalska, Marta Budarska, Magda Budarska, Monika Mirosz oraz Dominik i Wiktor, którzy nam pomogli. Thank you.